chciałbym zatankować, ale czy dzisiaj się uda? Ciężko powiedzieć. Stacja chyba już od dawna nieczynna. Zaraz to sprawdzimy bliżej. Dom. Ten całkiem dobrze zachowany dom. Ale ładne mosiężne figurki. W tym domu mieszkała starsza kobieta. Po jej śmierci niestety już nikt nie opiekuje się tym domem. Wszystko podupada. W zasadzie cały jej dobytek przyszedł na skarb państwa. A jak wiemy, państwo nie za bardzo interesuje się takimi miejscami. Kasetka. A w kasetce widzimy tutaj belgijską walutę oraz euro. Idziemy zobaczyć, co dalej jest. O, tutaj ładny obraz na wejściu. Zegar. O, zegar też niczego sobie. To jest akurat najwyższe piętro. Powoli będziemy schodzić na dół. I zobaczymy, co tutaj jeszcze ciekawego znajdziemy. Co zostało po starszej pani. O kurde. Nie wygląda na stare. Piwnica zalana. No zobaczcie, kotłownia wygląda jakby niedawno była montowana. Główne wejście. Jedynie pajęczyny zostały. U góry gigantyczny szerszeń. Ale nie będziemy go ruszać ani denerwować. Nie chcę, żeby tutaj wskoczył do nas. A raczej wleciał. O kurde. Ale stare meble. Tutaj komoda. Strych. Części samochodowe. Dość sporo. A tutaj co? Jakiś tron? Ktoś tutaj najprawdopodobniej majsterkował przy samochodach. Tutaj mamy kilka silników. Kurde, ciekawe z czego są. Z 5-6 silników. O kurde, więcej. Na dole też są. To miejsce jest troszkę za małe, żeby prowadzić tutaj mechanikę samochodową. Ale kto wie, ciekawe jak się dostać do góry na strych. Zaraz spróbujemy tam dotrzeć. Tutaj jest wejście, którym wchodziliśmy. Kuchnia. Narzędzia. Kuchnia też wygląda całkiem dobrze. Zobaczcie, duża stodoła, tutaj też jakieś gigantyczne pomieszczenie. Ciężko powiedzieć, co tutaj tak naprawdę było, oprócz
części mieszkalnej. Dobra. Ja teraz wyjdę stąd i spróbujemy dostać się do tamtych części. Prosto zza szyby znajdujemy się na wprost stodoły, czy może garażu. Zaraz sprawdzimy, co tutaj jest. Chyba coś w rodzaju garażu. Niestety opustoszałe. Ale coś tu wyleciało. Co to było? Jakiś kruk chyba. Tędy nie będziemy szli. Idziemy zobaczyć jeszcze tutaj. Tu jest jakiś duży obiekt. Ale wejście zamknięte, więc spróbujemy tu się dostać. Ale co tutaj może być? Tylko deska trzyma. Taki pal. Jakieś śmieci. Dobra. Czyli tu chyba już nic nie znajdziemy ciekawego. Chyba i tutaj jeszcze gdzieś wejdziemy. Próbujemy tutaj. Części samochodowe. Tutaj kompresor. Gigantyczny topór. I chyba to wszystko. Wychodzi na to, że tutaj zakończę eksplorację. Tak wyglądał opuszczony domek starszej pani. Niestety, teraz już przeszedł do Skarbu Państwa, a od tego momentu już nikt nie dba o takie domki. Dlatego wyglądają jak wyglądają. Dobra, na razie trzymajcie się i do zobaczenia na kolejnej eksploracji.